Proszę Państwa, zostałam poproszona, żeby powiedzieć Państwu na temat modyfikacji mikrobioty przewodu pokarmowego, co mówią dane naukowe. Pani profesor była tak miła, że już mi przedstawiła, więc nie będę już więcej mówić o tym, z jakimi organizacjami moje życie zawodowe jest związane. Pewno wszyscy Państwo znają to słynne powiedzenie: lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. I można powiedzieć w odniesieniu do mikrobioty: lepiej mieć bogatą, zróżnicowaną mikrobiotę i być zdrowym niż ubogą i być chorym. Bo tak jak już to wynikało z tej prezentacji pana profesora Książyka, różnorodność ma znaczenie. Pan profesor powiedział też o czynnikach wpływających na mikolonizację i ja tylko mogę się z nim zgodzić. Te wszystkie, których wymienił: poród przedwczesny, cięcie cesarskie, żywienie mieszanką, a nie karmienie piersią, zwłaszcza ze względu na tę obecność tych słynnych oligosacharydów pokarmu kobiecego, antybiotykoterapia, każdy z tych czynników i pojedynczo i wszystkie razem mogą sprzyjać dysbiozie i mogą zwiększać ryzyko występowania różnego rodzaju chorób w późniejszym wieku. Ale to, co pan profesor mówił, to jest nauka. Ja często mówię, pacjent nie dba o naszą naukę i tak jak powiedział jeden z naszych kolegów, pacjent chce wiedzieć, czy możemy go wyleczyć, czy możemy zapobiec chorobom. I od razu przechodzę w związku z tym do tego, o czym mam mówić, a mianowicie o modyfikacji mikrobioty i skupię się tylko i wyłącznie na biotykach tak zwanych, czyli probiotykach, prebiotykach, symbiotykach i postbiotykach. Takie definicje każdego z nich zostały opracowane przez ISAP, czyli International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics. W odniesieniu do wszystkich, a zwłaszcza w odniesieniu do probiotyków, bo o tym się mówi najwięcej, padają pytania: marketing czy faktyczne korzyści, jak wybrać, na co zwracać uwagę. Już powiedziałam, że te probiotyki zwłaszcza są pod lupą i od super entuzjastycznych wypowiedzi po takie, czy mówiące o tym, że probiotyki mogą szkodzić i są niebezpieczne. I to nie tylko w prasie popularnej, bo proszę zobaczyć, JAMA to czasopismo absolutnie z górnej półki. A kilka lat temu ukazał się taki artykuł, czy probiotyki to pieniądze spuszczone w toalecie albo gorzej. No więc spróbujmy się temu przyjrzeć, zaczynając właśnie od probiotyków, które definiowane są jako żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny u gospodarza. Każda część tej definicji jest ważna, ale też bardzo ważna jest ta ostatnia: korzystny efekt zdrowotny u gospodarza, i to dotyczy każdego z biotyków, o których będę mówiła. Czym się kierować, wybierając probiotyk? I myślę, że warto się temu króciutko przyjrzeć, dlatego że naprawdę to są, niektóre z tych elementów są ważne. Rodzaj, gatunek, szczep. No to jest oczywiste, że wiemy o tym, że musimy wiedzieć, z jakiego rodzaju drobnoustrojem mamy do czynienia, czyli te wszystkie literki, cyferki, które są obok nazwy, są niezwykle ważne. No, pewno Państwo w tym gronie wiedzą, że zmieniła się nazewnictwo, klasyfikacja niektórych drobnoustrojów, nazwy niektórych drobnoustrojów, wcześniej klasyfikowanych jako Lactobacillus. Warto o tym pamiętać, bo dwie nazwy, czy różne nazwy możemy w piśmiennictwie zobaczyć. Dlaczego to jest tak ważne, że chcemy wiedzieć, z jakiego rodzaju drobnoustrojem mamy do czynienia, bo właściwości probiotyków są szczepozależne. My tak hasłowo mówimy probiotyki, ale każdy z nich musi być oceniony oddzielnie. Nigdy nie powiemy, antybiotyki są skuteczne we wszystkich chorobach, tylko zawsze mówimy, w jakiej konkretnie chorobie, i to samo dotyczy również probiotyków. Data przydatności do spożycia jest ważna, bo musimy tam mieć dawkę, już jest w samej definicji to dawkowanie jest ważne, więc muszą być te drobnoustroje o liczbie, która będzie no, dawała szansę na jakiś sukces. I przechodzę wtedy do dawki. Bardzo często zadawane pytanie, czy więcej to jest lepiej? Niekoniecznie. I to dotyczy zarówno dawkowania, jak również liczby szczepów. Nie ma ogólnych zasad dawkowania probiotyków i generalnie obowiązuje zasada, żeby stosować dawki i szczepy jak w badaniu, które wykazało korzystny efekt w danym wskazaniu. Wiemy wszyscy, że są różne postaci probiotyków. Oczywiście większe tej zaufania mamy do tych, które są rejestrowane jako leki, ale suplementy diety, jeżeli jest to wiarygodny producent, też mogą być dobrej jakości. A jakość naprawdę ma znaczenie. Mamy sporo danych mówiących o tym, że informacje na etykietach produktów probiotycznych są często mylące, nieprawdziwe pod względem występowania deklarowanych przez producenta szczepów bakterii oraz ich liczby. W niektórych wykazywano obecność patogenów i to między innymi towarzystwo naukowe, które jest bliskie memu sercu, ESPGHAN, Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Swojego czasu opublikowaliśmy taki dokument wzywający do lepszej jakości
produktów probiotycznych, bo my tylko możemy wzywać jako towarzystwo naukowe, niewiele więcej możemy zrobić. No i wreszcie ostatnia niezwykle ważna rzecz, jeżeli chodzi o wybór probiotyku, to dane naukowe. I najbardziej nam zależy oczywiście wtedy, kiedy chcemy wiedzieć, jaka jest ich skuteczność w leczeniu, w zapobieganiu, żeby mieć wyniki badań z randomizacją i metaanalizy badań z randomizacją. I tu się zaczynają schody. No, razem ze swoim zespołem pewno opublikowaliśmy ponad 50 różnego rodzaju metaanaliz, również wiele z nich dotyczyło probiotyków. I jeden z problemów, i ludzie krytykują metaanalizy, że to jest mixing apples and oranges, że to jest, powiedzielibyśmy po polsku, groch z kapustą. Ja się z tym całkowicie zgadzam, jeżeli wszystkie probiotyki są brane łącznie, bo jeszcze raz wrócę do tego, właściwości probiotyków są szczepozależne. Czyli jeżeli metaanaliza ma sens, to wtedy, kiedy ona dotyczy konkretnego szczepu probiotycznego. Te przeglądy, badania z randomizacją, te przeglądy systematyczne służą temu, żeby potem opublikować wytyczne. A wytyczne, i to utrudnia nam oczywiście podejmowanie decyzji, nie zawsze są zgodne. I tu pokażę Państwu wytyczne europejskiego, wytyczne amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego po lewej stronie i wytyczne SPGA-u niedawno przez nas opublikowane. Już tymi kolorami już Państwo widzą, że nie ma tutaj pełnej zgodności. Ja nie chcę wnikać w szczegóły, bo to pewno jest, nie mamy dzisiaj na to czasu, ale w naszych wytycznych SPGA-u podaliśmy te konkretne sytuacje i proszę zobaczyć konkretne szczepy, które mogą być zastosowane. Czyli nie mówimy o probiotykach ogółem, tylko o konkretnych szczepach. Ale widzą Państwo, że te wytyczne nie zawsze są zgodne. I jak wtedy postępować? Co ma zrobić lekarz praktyk? Co ma zrobić ktoś, kto chce je zastosować, jeżeli wytyczne towarzystw naukowych nie są zgodne? Większość, nie wszystkie, ale większość tych wytycznych, przeważająca, to są zalecenia warunkowe. I wtedy warto wiedzieć, jak interpretować zalecenie warunkowe, czy ono jest za, czy ono jest przeciw, tak jak to jest w sytuacji tych wytycznych SPGA-u i Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. I proszę zobaczyć, interpretacja jest dokładnie taka sama. Dla wiele osób w tej sytuacji chciałoby poddać się sugerowanemu postępowaniu, wielu mogło tego nie chcieć i u poszczególnych pacjentów mogą być właściwe różne opcje. W pewnym sensie należy, jest to decyzja do rozważenia korzystnych i niekorzystnych działań i podjęcia decyzji. Interpretacja dokładnie taka sama. Te wytyczne różnią się również też dlatego, że trochę inna jest przyjęta metodyka. Na przykład w naszych wytycznych SPGA-u myśmy przyjęli taką zasadę, że formułujemy wytyczne tylko, jeżeli są co najmniej dwa badania z randomizacją dotyczące tego samego szczepu lub szczepu w danym wskazaniu. Jeżeli było tylko jedno badanie, wszystko jedno, jak było dobre i jaki był wynik, lub był szczep bez szczegółowej identyfikacji, nie formułowaliśmy zalecenia. I proszę zobaczyć, to jest badanie, które niedawno opublikowaliśmy z naszej kliniki pochodzące, duże badanie, ale przy takim podejściu, duże badanie z randomizacją dotyczące kombinacji szczepów z analizą intention to treat, ponad 300 pacjentów i to badanie nie weszłoby już do naszych wytycznych SPGA-n, ponieważ jest to pojedyncze badanie. Więc pokazuję Państwu, jak ta metodyka może mieć wpływ na różnice później wytycznych. To jest bardzo krótko w telegraficznym skrócie o probiotykach. Drugi biotyk, o którym mówimy, to są prebiotyki i definicja ISAP, internetowego towarzystwa, o których mówiłam, mówi, że są to substraty, które są selektywnie wykorzystywane przez drobnoustroje gospodarza i znowu wywierający korzystny efekt zdrowotny. To wykazanie korzystnego efektu zdrowotnego jest niezwykle ważne, żeby o czymś powiedzieć, że to jest prebiotyk. No, źródła probiotyków mamy to w naturalnej żywności. Pan profesor Książek powiedział o oligosacharydach pokarmu kobiecego, HMO, które mają działanie prebiotyczne. One są też jako suplementy w diety. Oczywiście rzadko będzie tak, że będziemy mieć ten wyraz prebiotyk na etykiecie. Raczej będziemy mieć takie nazwy jak galaktooligosacharydy, fruktooligosacharydy, oligofruktoza, inulina. Takich raczej należy szukać. Co mówią dane, jeśli chodzi o stosowanie prebiotyku? I proszę zobaczyć, nie ma wcale tak wiele sytuacji, w których one były przebadane.
I tak naprawdę bardzo często brak zalecenia za lub przeciw, nie brak wystarczających danych do rutynowego stosowania, nie, czyli jest tak, podsumowałabym, bardzo wiele prebiotyków wykazuje korzystny wpływ na mikrobiotę przewodu pokarmowego, wpływ na bifidobakteria, możliwy jest korzystny wpływ na zdrowie, ale nadal jak Państwo widzą, te dane są dosyć nieliczne i bardzo ważne, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do probiotyków, to i z prebiotykami, każdy z nich należy oceniać oddzielnie. Kolejny biotyk, o którym warto wspomnieć, to są synbiotyki. Zmieniła się trochę ta definicja synbiotyków. Kiedyś uważaliśmy, że to jest probiotyk i prebiotyk. Teraz ta definicja ISAP mówi mieszanina składająca się z żywych drobnoustrojów i substratu, czy substratów selektywnie wykorzystywanych przez drobnoustroje gospodarza i znowu musi być korzystne oddziaływanie na jego organizm. Proszę zobaczyć, żywe drobnoustroje, tu nie jest napisane, że to musi być probiotyk, czyli że to musi być drobnoustrój, który wykazuje sam siebie to korzystne działanie. I substrat też nie musi być sam siebie, ale zastosowany i tu są dwa podejścia, tak zwany symbiotyk komplementarny lub synergistyczny i wtedy ten efekt jest korzystny. To o tyle ta definicja otwiera, powiedziałabym, drzwi do tego, żeby można było drobnoustroje, które nie są stosowane teraz jako probiotyk i substraty, które nie są, żeby mogłyby w tym wspólnym preparacie, w tej wspólnej mieszaninie, jeżeli wykażemy korzystny efekt, mogły być zastosowane. Czyli dwa podejścia, symbiotyk komplementarny i symbiotyk synergistyczny. Znowu, badania są, możliwy jest korzystny wpływ na zdrowie, nadal nieliczne dane naukowe dotyczące konkretnych symbiotyków. Jak zwykle każdy należy oceniać oddzielnie, a ja chcę Państwu tu pokazać badanie, które wydaje mi się ważne i ono się ważne też w kontekście pediatrii, która jest bliska mojemu sercu. Duże badanie opublikowane z randomizacją, ponad 4000 pacjentów, 4500 pacjentów i dotyczące rzeczy, która jest niezwykle ważna. Badanie przeprowadzone w Indii, a dotyczy sepsy u noworodków, czyli tam, gdzie jest też duże ryzyko zgonu. I proszę zobaczyć, Nature, czasopismo z górnej półki, które wykazuje, że krótka interwencja z symbiotykiem, czyli Lactobacillus plantarum, te wszystkie literki, cyferki są niezwykle ważne i fruktooligosacharydy 2 tygodnie i mamy zmniejszenie ryzyka sepsy czy zgonu u noworodków o 40%. To takie badanie, które w namacalny sposób pokazuje, że w tych symbiotykach jest potencjał, w tych konkretnych czy w innych, to oczywiście wymaga badań. No i coś, o czym mówimy całkiem sporo w tej chwili, czyli postbiotyki, najmniej przebadane, ale sporo się o nich mówi. W zeszłym roku została opracowana definicja postbiotyków, która wzbudza bardzo wiele dyskusji i to dobrze. Preparaty nieżywych w wersji oryginalnej, nieożywionych, inanimate, drobnoustrojów, ale te nieożywione, już wiedziałam, że jak bo miałam przyjemność pracować przy opracowywaniu tej decyzji, wiedziałam, że to będzie problem z przetłumaczeniem na język polski. No w rezultacie często używam nieżywych, bo nieożywiony chyba nie jest najlepszy, aczkolwiek dokładnie odzwierciedla to, co jest w angielskiej definicji. Wracając, preparaty nieżywych drobnoustrojów i lub ich składników korzystnie wpływających na zdrowie docelowego gospodarza. Zobaczcie Państwo, znowu mamy sytuację taką, że mówimy o korzystnym wpływie na zdrowie gospodarza. To we wszystkich definicjach biotyków odgrywa olbrzymie znaczenie. Ja często mówię o postbiotykach, że to jest życie po życiu, nieżywy drobnoustrój, ale jednak wywierający jakieś działanie. Sporo dyskusji, między innymi dotyczących tego, co jest, nie tylko tego, ale między innymi tego, co jest, a co nie jest postbiotykiem. I dosyć często mogą Państwo zobaczyć takie odniesienie, że oczyszczone metabolity, takie jak na przykład kwas masłowy, są nazywane postbiotykiem. No, zgodnie z tą definicją ISAP nie, dlatego że to jest izolowany, on może być oczywiście częścią preparatu postbiotycznego, ale jeżeli jest oczyszczony, jeżeli jest izolowany, jest zresztą takie preparaty są dostępne, tutaj oczywiście usunęłam nazwy handlowe, ale są dostępne, to należy używać odpowiedniej terminologii.
Natomiast nie można tego nazwać pozbiotykiem zgodnie z tą definicją, o której mówiłam. Czy są jakieś zastosowania prozbiotyków? Są i pokażę, mimo że głównie oczywiście interesuje mnie pediatria, to pokażę Państwu badanie, które zostało przeprowadzone u dorosłych i już tłumaczę dlaczego. Najpierw tylko zwracam uwagę, że tych badań tak dużo przynajmniej na razie nie ma. A badanie, na które chciałam Państwu zwrócić uwagę, to jest badanie u dorosłych, jeszcze raz powtórzę, badanie z randomizacją dotyczące bifidobakterium bifidum i znowu te literki, cyferki mają duże znaczenie, inaktywowanego termicznie, czyli mamy ten nieżywy drobnoustrój, który u pacjentów w dużym badaniu, prawie ponad 400 pacjentów, wykazał korzystny efekt zmniejszenia objawów zespołu jelita drażliwego. Dlaczego ja zwracam uwagę Państwa na to badanie? Dlatego, że ten sam drobnoustrój w tym samym wskazaniu był jako żywy drobnoustrój, wykazywał korzystny efekt. I to jest taki namacalny dowód, że niekoniecznie jest potrzebny żywy drobnoustrój, żeby jednak ten efekt był. I dlatego na to badanie tak zwracam Państwa uwagę. U dzieci mało badań, ale są badania z randomizacją, ale w odniesieniu do żadnego zastosowania w tej chwili, w żadnej sytuacji klinicznej nie mamy tak, żebyśmy zalecali rutynowe stosowanie pozbiotyków. Czyli podsumowując to, co w telegraficznym skrócie starałam się Państwu powiedzieć, mam nadzieję, że jeszcze będzie czas na dyskusję o modyfikacjach mikrobioty przewodu pokarmowego u pediatrii, co mówią dzieci, co mówią dane naukowe, nie co mówią dzieci. W żadnym wskazaniu stosowanie biotyków nie jest niezbędne, w niektórych sytuacjach może być pomocne. Właściwości probiotyków są szczepo-produktozależne i bardzo ważne o tym pamiętać. I zalecenie, nie można ekstrapolować właściwości udokumentowanych w stosunku do jakiegoś produktu, do innych, nawet zbliżonych. Każdy musi być oceniany oddzielnie. I zalecając biotyk zawsze tylko udokumentowanym działaniu, warto omówić, czy spodziewane korzyści są zgodne z oczekiwaniami i warte poniesionych kosztów. No i proszę Państwa, gdzie jesteśmy aktualnie? Myślę, że wszyscy bardzo chcielibyśmy zobaczyć artykuł naukowy, który kończy się w ten sposób i że nie są konieczne już dalsze badania, ale jak Państwo świetnie sobie zdają sprawę, jeszcze nie, na tym etapie nie jesteśmy. Sporo badań przed nami, można powiedzieć, że to jest coś, co sprawia, że ta nauka jest tak fascynująca i że mamy co tak naprawdę robić i mamy o czym dyskutować. I na koniec, mówca tak powinien skonstruować wystąpienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Starałam się i dziękuję Państwu bardzo za uwagę i oczywiście chętnie odpowiem na jakieś pytania, jeżeli będą.